Stefan Banach stał się dla matematyki tym, kim Mikołaj Kopernik dla astronomii, a Maria Skłodowska-Curie dla fizyki oraz chemii. Jego praca doktorska o operacjach na zbiorach abstrakcyjnych i ich zastosowaniach do równań całkowych, ogłoszona drukiem w 1922 roku, stała się światową sensacją, a późniejsza o 7 lat teoria operacji liniowych uchodzi za fundament analizy funkcjonalnej, ważnego działu analizy matematycznej. Gdy po I wojnie światowej znakomity matematyk Hugo Steinhaus objął wykład na Lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza, załatwił Banachowi asystenturę na Politechnice Lwowskiej. Banach, który cieszył się już sławą geniusza, miał robić doktorat na Uniwersytecie Lwowskim. Ponieważ wiadomo było, że nudziło go zapisywanie wygłaszanych dowodów czy twierdzeń, w końcu jeden z profesorów polecił asystentowi, by ten chodził za doktorantem i notował jego myśli. Banach tylko akceptował notatki i tak powstała praca o operacjach na zbiorach abstrakcyjnych i ich zastosowaniach do równań całkowych. Ale przepisy wymagały złożenia egzaminu. Pewnego dnia Banach został zaczepiony na korytarzu uniwersytetu. Czy mógłby pan wpaść do dziekanatu? Są tam jacyś ludzie, którzy mają pewne problemy matematyczne, a pan na pewno potrafi im wszystko wyjaśnić, wspominał ksiądz profesor Andrzej Turowicz. Banach udał się do wskazanego pokoju i chętnie odpowiadał na wszystkie pytania, nieświadomy, że zdaje egzamin doktorski przed komisją z Warszawy. Dwa lata później, w 1922 roku, otrzymał tytuł profesora, ale profesorskiego trybu życia nie prowadził. Nie zakładał fraka ani cylindra, w zębach trzymał stale zapalonego papierosa, łamał konwenanse i nie cierpiał posiedzeń. Lubił za to życie towarzyskie. W swoim słowniku racjonalnym Steinhaus zapisał: przedwojenne trzy dniówki Wacia S. we Lwowie, Banachalia. Wacio S. to Wacław Sierpiński, słynny warszawsko-lwowski matematyk, a siostra przyrodnia Banacha wspominała, jak to podczas przyjęcia na zjeździe matematycznym kolejni uczeni znikali pod stołami, ale Banach dalej przepijał do każdego. Życie towarzyskie sprzyjało naukowemu. Lwowscy matematycy spotykali się najpierw w kawiarni Roma, a później w szkockiej, przy Placu Akademickim. Tam odbywały się codziennie wielogodzinne zakrapiane alkoholem sesje, których uczestnicy przerzucali się zadaniami, zapisując rozwiązania na marmurowych blatach stolików. Dlatego też żona Banacha kupiła za 2,50 zł gruby zeszyt z marmurkową okładką, który przeszedł do historii jako Księga Szkocka. Odtąd matematycy przestali bazgrać na blatach, a zaczęli zasmarowywać zeszyt. Za rozwiązanie zagadnień umieszczonych w Księdze Szkockiej ich autorzy oferowali nagrody. W zależności od trudności zadania w grę wchodziła mała czarna, piwo, lunch w restauracji Dorothy w Cambridge, fondue w Genewie, a nawet żywa gęś. Po wojnie Stanisław Ulam, wybitny lwowski matematyk i współtwórca amerykańskiej bomby termojądrowej, przełożył Księgę Szkocką na angielski i rozesłał do największych matematyków na świecie. Księga wzbudziła sensację i nadal stanowi przedmiot analiz. W latach 30. do Lwowa przyjeżdżał profesor John von Neumann, później współtwórca pierwszego komputera, i proponował Banachowi pracę w USA w zespole Norberta Wienera, zwanego ojcem cybernetyki. Ostatni raz Wiener przysłał von Neumanna do Lwowa w lipcu 1937 roku. Banach jednak za żadną sumę nie chciał opuścić kraju. Po zajęciu miasta przez Sowietów lwowscy matematycy nadal spotykali się w Szkockiej. Ostatni zapis w księdze ma datę 31 maja 1941 roku. Banach zmarł we Lwowie 31 sierpnia 1945 roku na raka płuc. Miał 53 lata, Nobla nie zdążył dostać, ale jest sławniejszy od wielu noblistów. W chicagowskim Museum of Science, na tablicy upamiętniającej największych matematyków wszechczasów, nie zabrakło nazwiska lwowskiego uczonego. Thank you.